Cześć ludzie, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, to jest Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Glon. Wracamy sobie do gry, kontynuujemy sobie naszą zabawę. Tak, dokładnie, zabawę. Mieliśmy porozmawiać z Sołtysem, więc się tym zajmijmy. Słyszałeś? Wynoś się, mutancie zatracony! Co takiego zrobili ci Wiedźmini? Co zrobili? Przyszedł jeden taki, dwa dni żarł u nas, bo się namyślał i w końcu mówi, że łaskawie potwora zabije. Pytam, ile to nas będzie kosztować, a on, że nie chce pieniędzy, bo widzi, że bieda. W takim razie czego chciał, jeśli nie pieniędzy? Powiedział, że za nagrodę wystarczy mu coś, co mam, ale jeszcze o tym nie wiem. I poszedł. A ledwo się za nim drzwi zamknęły, moja dziewka wryk. Pytam, czemu płacze, a ona... No, nie zdzierżę, utłukę sukinsyna. Opowiadajcie dalej. Ćwiczy głupia, że biednego wiedźmina potwór ukatrupi. I o niego taki ryk? No to już mi powiedziała, że ją zauroczył złym okiem i uwiódł. I to ma być ta jego nagroda? Wiedźmiński bękart? Jeśli to był prawdziwy Wiedźmin, nie musicie się martwić. My nie możemy mieć dzieci. I chwała Bogom, dopiero by się was namnożyło. Ale tego, że mi córkę podstępnie wydupczył pod moim dachem, nie daruję. Mów, gdzie on jest. Zajmę się tym. Dalej na cmentarzu, gdzie miał potwora ubijać. A żeby mu trupojadł flaki wyprył, jebace. Na problemy? Geralt z Rivii! Wiedźmin jak malowany. Nie jesteście z baronowych, prawda? Nie jesteśmy. Dobra, to jest niedaleko, więc... A, tu jest nasz koń. No i chciałam się płotki wołać, szczerze powiedziawszy, ale skoro jest tutaj w pobliżu, to... Tu jest droga. No... Jedź tędy. Ej, są krzaki. Nie wjeżdżamy w krzaki, płotka. Gule, co? Chyba kojarzę to miejsce. No. Dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gul rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Tak, można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem od wędrownego handlarza. O nie, wieśniacy nadchodzą, nie wydaj mnie, błagam. Potwór ubity! O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Kusi mnie, żeby go wydać, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się, że Geralt by go wydał, mimo wszystko, bo... Trening nie jest łatwy, a Geralt by się... Wydaje mi się, żeby się wkurzyło coś takiego, więc... Jest tylko jeden wiedźmin. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie, to nie tak! Ja wszystko wyjaśnię! Oszust! Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. Darujcie mu tym razem. Ja już nigdy! Przysięgam! On to chyba jakiś głupi, nie?
skoro się na gula porwał. Jakby go gul rozszarpał, byłby spokój. A tak to te, no, moralne dylemata mamy. A puśćmy go. Tylko się do wsi nie zbliżaj, bo cię psami poszujemy, jasne? No! Dziękuję. Zejdź mi z oczu. Myśmy tutaj... Tak, myśmy tutaj byli na tym cmentarzu. Nie pamiętam, z czym żeśmy walczyli, ale byliśmy tu. Czym są te nogi? Nie wiem. Jeszcze 15 minut. Nie. Nie ten przycisk. Ten. Dobra. Ja tu miałem jakieś zadanie wybrane. Kurwa. To już technicznie możemy się spróbować za to zabrać, nie? Dobra. Co myśmy tu mieli? To poszukiwania chyba żeśmy wszystkie zrobili, nie? No. Poszukiwania wszystkie. Zlecenia mieliśmy porobić. Tak, mieliśmy się trochę pobawić. Nowigrad, Nowigrad, Velen. Tu są. Zmora kupiecka. To mieliśmy porobić. Tak, to mieliśmy zrobić. Gdzie tu jest znak jakiś? Nie pamiętam, kurwa, nie ten przycisk. To jest najbliższy znak. Tu się przejedźmy, bo to i tak jest tutaj. Jest tu cholerę daleko, no. Jeżeli nie pamiętacie tego miejsca, to jest to miejsce, co jest całkowicie opuszczona wieś. A jest tam w pizdu guli. Jak leje, to możesz robić. Świetna robota, Gerwan, wiesz? W polach. Tempo, tempo! Galopem. Okej, okay, ale ważne, że zadanie zrobione. Chodźmy zatem. Mam 10 tysięcy, kapujecie? Dużo pieniędzy. Przed wiekami, gdy ludzie kolonizowali świat zamieszkiwany przez liczne i bezpieczne potwory. Nie mogę zapisać, co? No. 23 poziom, gul. O, jest ich w pizdu. Dobra. Ja się stąd szczerze powiedziawszy tylko i wyłącznie wycofać. Że to chcę się wycofać tak, żeby mnie nie golili. O właśnie. Nie możesz, nie możesz, co nie możesz. Już zapisane, proszę bardzo. Dobra. Oj, 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 oj. Ajdź! Nie to kliknęłam. Tylko to. Dobra. Kolejny zabity. Trzeba tak niestety po kolei wybijać. Nieźle. Aha, bo mam jakąś... mam jakąś runę w mieczu, która dawała nam szansę na ogłuszenie, nie? Dobra, jest tutaj jeszcze jeden. Dzisiaj go pozbądźmy. Auć. Dobra. Zajrzyjmy się tutaj. Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie.
Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał, bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. Coś tu śmierdzi. I nie mam na myśli trupów. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. To robota guli. Trzeba się tu będzie rozejrzeć i... zbierać to wszystko, tylko że... ja pozbieram... piękniejsze. Chcę pozbierać rzeczy z guli. I wiecie co? Tak do rana. Ogólnie chodzi o to, żebym sobie... mikstura odświeżyła. No wyjdź stąd, Geralt. Coś interesującego? Mnóstwo rzeczy. Co to za dźwięk? Okej, to nie ma nic wspólnego z wioską. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. No. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Okej. Dół czy w górę? Pytanie. Spróbujmy w górę. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Pytam ostatni raz. Co się stało z Nilfgaardczykami? I co jest za drzwiami? A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co by strop się zawalił, ale musi... nie pogrzebaliśmy monstrum. Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie widziałem. A jak zabijało Nilfgaardczyków? Uciekłem i nie patrzyłem. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Wy chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. Strzępy futra. To Ekima.
Hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Te deski najwyraźniej można podnieść. Dobra, schodźmy na dół. Czego ludzie nie zrobią dla skarbów? Znaczy podejrzewam, że nie chcieli o tym mówić, bo bali się kłopotów. Czego im się osobiście nie dziwię. Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Tutaj można spędzić trochę czasu. Pochodźmy po tych korytarzach, ponieważ w takich korytarzach... Oj! Oj! O! Dobrze. A, tu jest dziś jasno, więc... Nawet bez tego schowajmy to, że mi nie przeszkadzało. Oj. Auć. Dobrze. Okej, z powrotem do Queen. I z powrotem na Ingi. Dobrze. Okej. Skóra. A, no tak, trzeba przecież trofeum własnoręcznie wyciąć. Porozmawiać z Bytomirem, ale zanim to zrobimy, właśnie pozbierajmy wszystkie skarby, jakie tu są pochowane. Tu już nic. Tu jest jeszcze skrzynia. Ulepszony puszczyk, tak? To się w sumie może przydać. Od czasu do czasu używam tego puszczyka. Zabierajmy się stąd. Ej, co się stało z moim GPS-em? Kropki mi się perdały. Wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił.
A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba. Należy się, należy. Dawaj. Bywajcie. Daj mi kartę do gwinta. Na chuj mi pieniądze. W sumie. 210 piechotą nie chodzi, nie? Chyba, że ma się 10 kurwa tysięcy. Dobrze. Chodźmy porozmawiać z dowódcą Nilfgaardzkiego patrolu. W tym odcinku to by było na tyle. W sumie będę też kończyć nagrywanie chyba. No dzisiaj. Wam nagrywać dłużej, ale... Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Już... Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Dlaczego uważacie, że to robota dla Wiedźmina? Na południe stąd jest wieś ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy. I opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Byłem w Stegnach. We wsi grasował wampir. To dlatego nie wrócili. Tak. Nawet grupa żołnierzy nie da rady Ekimie. Pożegnamy ich z honorami. A ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to. Grazie. Z północy myją się raz za kwartał, prawda to? Mnie cholera obchodzi, ile pieniędzy dostałam. Dali mi mniej niż już wieśniacy, kapujecie to? Dobra, tu jest kowal. No. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Masz jakiś... Masz nic ciekawego. Ja tego chyba nie chciałam sprzedawać. Nie pamiętam. Ale... To jest całkiem fajne. Dobrze, co to jest za kieca? To jest wiedźmiński cech kota, to nie. Dobrze. Jest coś jeszcze, co mogę ci sprzedać? Co chcę ci sprzedać w ogóle? A, to są jakieś kosztowności. I proszę bardzo. Jest niepotrzebne kompletnie, więc... Okej, okay, rzemiosło, napraw wyposażenie. Napraw też to. Będę tego używać, chyba. Bywaj. Bywaj, papa. Ekwipunek. Dawaj mi ten miecz. Od znaku Jirden. Przy trafieniu krytycznym szansa na trafienie. Dodatkowe doświadczenie za cios kończący. Mhm. Kurde, jaki ładny. No, ładniusi. Ładne są te bronie, naprawdę. Widziałem cię w wyzimie. No i co tam robiłam? Dobrze, chodźmy teraz. Medytniemy sobie godzinkę, żeby odnowić eliksiry. Mhm. Teraz zobaczmy jakie... Nie to... Zobaczmy jakie mamy tu zadania. Oczywiście zlecenie. Za dnia na targowisko. Zlecenie na barciowe widziadło. Znalazł coś, co go zaintrygowało.
Dobrze, zróbmy najpierw to zadanie w Velen. No tu jest jeszcze jedno, tak? Tak. Zróbmy najpierw to. Odszukaj zaginioną karawanę. Tak? Dobra, zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Gdzie tu jest, kurwa? O, tu jest znak. Zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. A w tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. I do usłyszenia ponownie. Na razie.